8 miesięcy pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu dla jednego i warunkowe umorzenie postępowania wobec drugiego policjanta. To orzeczenie sądu, przed którym stanęli dwaj funkcjonariusze suwalskiej policji. 2 lata temu policjanci podjęli interwencję wobec awanturującego się pod sklepem 54-letniego mężczyzny. Był pod wpływem alkoholu. Mundurowi z ulicy przewieźli go do izby zatrzymań, a tu dały o sobie znać jego problemy zdrowotne. Człowiek stracił przytomność, a obrazy zarejestrowane kamerą monitoringu okazały się wstrząsające, bo ujawniły kompletny brak organizacji, trwający od 6 do 8 minut. Widzimy na kamerach monitoringu momentami aż 8 funkcjonariuszy. Pan się wyciąga, koleżanka składa ręce jak do modlitwy, a tam leży człowiek, który się nie rusza, mówiła przewodnicząca składu sędziowskiego. Gdy wreszcie wezwani ratownicy dotarli na miejsce, nie zdołali już efektywnie pomóc 54-latkowi. Mężczyzna zmarł. Orzeczenie sądu jest nieprawomocne.